28 stycznia wspominamy błogosławionego Mojżesza Tovini, prezbitera. Mojżesz urodził się 27 grudnia 1877 roku jako pierwsze z ośmiorga dzieci w zamożnej rodzinie. Jego ojciec był księgowym, a matka nauczycielką, natomiast jego chrzestnym był stryj ze strony ojca, Józef Antoni Tovini, późniejszy błogosławiony. Właśnie z nim Mojżesz był związany, gdyż przez pewien czas mieszkał u stryja, ponieważ miał tam lepsze warunki do nauki. Jednakże jego ojciec nie zgadzał się na to, by został kapłanem, ale dzięki pertraktacjom stryja w końcu pozwolił mu na to. Naukę w seminarium Mojżesz przerwał, dlatego że zaciągnął się do włoskiego wojska. Nawiązał tam bardzo dobre relacje z kolegami i miał na nich dobry wpływ. Służbę wojskową zakończył w stopniu sierżanta. Po odbytej służbie kontynuował studia w seminarium, a święcenia kapłańskie przyjął w wieku 22 lat. Następnie wysłano go na dalsze studia do Rzymu. Tam nie tylko studiował, ale też pomagał w pracy duszpasterskiej w dwóch kościołach na obrzeżach Rzymu oraz opiekował się i pomagał ubogim. W 1904 roku, po ukończonych studiach, powrócił do Brescia. Po uzyskaniu zgody miejscowego biskupa został jednym z trzech pierwszych członków nowo powstałego zgromadzenia oblatów świętej rodziny i przez wiele lat był ich przełożonym. Podjął też pracę wykładowcy w seminarium. Wykładał na nim matematykę, filozofię i teologię. Był cenionym wykładowcą. Mojżesz w czasie I wojny światowej pracował jako proboszcz w dwóch parafiach. Szczególną troską otaczał ubogich, a gdy sytuacja społeczna unormowała się, powrócił do pracy w seminarium. Powierzano mu też różne inne obowiązki. Bardzo zależało mu na dobrym przygotowaniu kleryków do kapłaństwa. W czasie wykładów, homilii, a przede wszystkim własnym przykładem, zachęcał ich do umiłowania Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, do czci Matki Bożej i szacunku wobec papieża. Mojżesz wychowywał swoich podopiecznych do świętości. Zmarł po krótkiej chorobie 28 stycznia 1930 roku w Brescii, mając 53 lata. 17 września 2006 roku został ogłoszony błogosławionym w czasie mszy świętej celebrowanej w katedrze w Brescii. Przedstawiono go jako wzór dla kapłanów trzeciego tysiąclecia. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Mojżesza na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.